W obecnych czasach mikroprzedsiębiorcy są mniej skłonni do zaciągania kredytów na prowadzenie działalności gospodarczej. Z ujemnymi dynamikami sprzedaży kredytów dla mikroprzedsiębiorców do czynienia niemal przez cały 2022 rok. Zaczęliśmy spadki obserwować od lutego i w kolejnych miesiącach przybierały one niestety na sile. W samym listopadzie udzielono wartościowo 21% mniej kredytów niż w listopadzie roku ubiegłego. Największe spadki następują w kredytach inwestycyjnych. W ich przypadku ujemna dynamika w listopadzie wyniosła ponad 60%. W kredytach obrotowych spadki sprzedaży wyniosły około 30%. Natomiast wzrost sprzedaży kredytów zaobserwowaliśmy w listopadzie w przypadku limitów w rachunkach bieżących. Takich limitów w samym listopadzie udzielono o ponad 16% więcej niż w ubiegłym roku. Wzrost zainteresowania kredytami w rachunku bieżącym, które są najczęściej powiązane ze zaspokajaniem krótkoterminowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, może wynikać z jednej strony niestety z większych kosztów prowadzenia firmy w związku z panującą powszechnie inflacją. Z drugiej strony mógł być też związany z sezonowo większym zapotrzebowaniem pod koniec roku na zapasy przed okresem świątecznym. Ten koszt kredytu diametralnie wzrósł w przeciągu ostatniego roku i na pewno obsługa kredytu na poziomie kilkunastu procent jest wyzwaniem. Ze względu na tą niepewną sytuację gospodarczą nie oczekujemy w najbliższym czasie wzmożonego zapotrzebowania na kredyty dla mikroprzedsiębiorców. Sytuacja powinna zmienić się na plus w momencie rozpoczęcia obniżenia się, w momencie rozpoczęcia cyklu obniżania stóp procentowych, no i przede wszystkim też ustabilizowania się sytuacji gospodarczo-politycznej. Ograniczenie sprzedaży kredytów na pewno wpływa negatywnie na prowadzenie biznesu bankowego. Tych kredytów jest stanowczo mniej niż w latach poprzednich. Tak jak wspomniałem, 20-procentowy spadek sprzedaży rok do roku w rzeczywistości oznacza 1/5 mniejszego korzystania z kredytów na cele gospodarcze.